Nie, no zaraz, Superman się starzeje. Przybył jako dziecko, potem był superbojem, albo nie był, w zależności od wersji tego świata, a potem stał się dorosły, no i dalej jest dorosły i ma swojego syna. Patrząc na to wszystko, co dzieje się naokoło niego w jego świecie, to nie jest tak, że on się nie starzeje. On się w pewien sposób starzeje, ale nie starzeje się bardziej niż otaczające go środowisko i wszystkie osoby, które są wokół niego. Poza tym, jak zaliczymy jakiś kryzys, reboot czy cokolwiek, no to jest okazja do tego, żeby go odmłodzić. Albo przywrócić starego Supermana, no nie wiem. Jest też taki wątek, że od czasu do czasu pojawiają się takie miękkie wizualne rebooty. Znaczy jakaś postać jest rysowana jako starsza, ale potem z zeszytu na zeszyt, z serii na serię jest rysowana coraz młodziej i nagle jak przeskoczycie z 5 lat temu do teraz, to się okazuje, że jest dużo młodsza. Ale patrząc na sposób działania czasów DC, to nie, on się nie starzeje bardziej niż zwykli ludzie. Zresztą jak są historie, które przedstawiają go w przyszłości, to on albo jest pokazany jednak postarzony z jakimiś elementami siwych włosów, no dobra, ale to mogą być alternatywne uniwersa, albo nie starzeje się w taki sposób, jak ludzie się starzeją, to znaczy dochodzi do jakiegoś domyślnego wieku, jak Logan, a potem już będzie wyglądał, nie wiem, cały czas tak samo. Albo wystarczy, że znowu naładuje się światłem żółtego słońca i będzie wyglądał tak samo, cholera wie. No nic, przekonamy się za kilkadziesiąt lat.